O tej tragedii mówiła cała Polska. Brawura, nadmierna prędkość i w efekcie śmierć. Patryk Peretti, syn byłej królowej życia Sylwii Peretti, zginął w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku. Razem z nim śmierć ponieśli jego koledzy, którzy znajdowali się w aucie. Dzisiaj Sylwia Peretti wspomina syna. Spis treści, kim był Patryk Peretti, kulisy wypadku Patryka Perettiego, Sylwia Peretti wspomina syna. Kim był Patryk Peretti, 15 lipca 2023 roku, ta data na zawsze zostanie w pamięci najbliższych i przyjaciół Patryka Peretti. Dziś jest pierwsza rocznica wypadku, w którym 24-letni wówczas syn Sylwii Peretti, wraz z trójką swoich kolegów, zginął w wypadku samochodowym. Kulisy wypadku Patryka Perettiego, mężczyźni nocą jechali rozpędzonym autem po ulicach Krakowa, przejeżdżając przez most Dębicki. Patryk, który prowadził swoje usportowione auto, stracił panowanie nad kierownicą. Pojazd wpadł w poślizg, auto dachowało, zatrzymało się dopiero na bulwarze Czerwieńskim. Nagrania, które zarejestrowały kamery, szybko trafiły do sieci i rozpętała się medialna burza. Sylwia Peretti, matka zmarłego, uczestniczka programu Królowe Życia, Wulkan Energii, pogrążyła się w żałobie i zawiesiła na pewien czas medialną karierę. Sylwia Peretti wspomina syna, teraz Sylwia Peretti co jakiś czas wstawia symboliczne zdjęcia z synem na swój profil na Instagramie. Być mamą anioła, to nie to samo co być na co dzień zwyczajną mamą. Być mamą anioła to nie dotykać, nie móc przytulać, znikać we łzach. Być mamą anioła to zdjęcie trzymać pytając siebie czyja to wina, być mamą anioła za nieba bramą to nie słyszeć, kocham cię mamo. Kocham cię synek, dzieli nas tylko czas, napisała celebrytka pod zdjęciem, które opublikowała z okazji Dnia Dziecka.